Dzień dobry. To już trzeci odcinek cyklu poświęconego licznikowi Geigera Millera. W dwóch poprzednich odcinkach zajmowaliśmy się wytłumaczeniem zasady działania licznika oraz budową najważniejszej jego części, czyli lampy gazowej, oraz kalibracją zasilacza wysokiego napięcia, tak aby umożliwiał on poprawne wskazania licznika. Wreszcie przyszedł czas na wykorzystanie zdobytych informacji i budowę prostego układu licznika. Na początku zbudujemy układ umożliwiający detekcję promieniowania jonizującego i informujący w sposób akustyczny o tym zdarzeniu. Zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się jeszcze układowi aplikacyjnemu rurki Geigera-Millera STS-5. Aby móc dokonywać detekcji promieniowania, musimy do naszej tuby przyłożyć napięcie 400 V. Pochodzące z przetwornicy wysokiego napięcia. Sposób podłączenia oraz parametry niezbędnych elementów dodatkowych można znaleźć w notach katalogowych tub Geigera-Millera. W przypadku tuby STS-5 układ aplikacyjny wymaga podłączenia szeregowego opornika ograniczającego prąd o rezystancji 5 do 10 MΩ oraz kondensatora separującego stałą składową napięcia zasilania o wartości około 15 pF. Rezystor podpinamy pomiędzy biegunem dodatnim zasilania a anodą tuby Geigera-Millera. W wyniku jonizacji gazu zachodzącej we wnętrzu tuby Geigera-Millera i zachodzącego w niej zjawiska wyładowania lawinowego, elektrony są przyspieszane w polu elektrycznym i zmierzają do anody. W tym samym czasie jony dodatnie zmierzają do katody. Ze względu na mniejszą masę, elektrony są jednak szybsze i większa ich ilość w tym samym czasie dociera do elektrody tuby. Powoduje to przepływ prądu IWL. Na rezystorze R powstaje spadek napięcia UR, który jest ujemny względem napięcia zasilania. Spadek napięcia pomiędzy anodą i katodą powoduje przerwanie dalszej lawinowej jonizacji. Ten chwilowy spadek napięcia licznika nazywany jest impulsem. Każdy impuls odpowiada przejściu przez licznik pojedynczej cząstki promieniowania jonizującego. Tak więc rejestrując te impulsy, możemy ustalić liczbę cząstek przechodzących przez licznik. Impulsy te przez kondensator C będą następnie przekazywane do układu wzmacniającego. No dobrze, przejdźmy wreszcie do budowy pierwszego układu. Zbudujemy go w oparciu o lampę STS-5, przetwornicę wysokiego napięcia oraz elementy aplikacyjne rurki STS-5, czyli rezystor 6,8 MΩ 0,25 W oraz kondensator 15 pF 1 kV. Będą nam potrzebne następujące elementy. Standardowa płytka prototypowa. Zasilacz płytek prototypowych plus 5 V. Lampa Geigera-Millera STS-5. Pakiet ogniw litowo-jonowych 18650. Zaciski, które umożliwiają nam stabilizację tuby Geigera-Millera. Przetwornica wysokiego napięcia. Kabelki. Rezystor 6,8 MΩ oraz kondensator 15 pF. Spróbujmy zmontować układ. Podłączamy zasilacz płytek prototypowych. Dodajemy lampę Geigera-Millera.
Lampa z lewej strony ma anodę, z prawej strony ma katodę. Masę podłączamy do katody. Plus napięcie plus 400 V, napięcie wyjściowe z przetwornicy wysokiego napięcia podłączamy sobie tutaj. Podłączmy teraz napięcie zasilania. Przetwornicy wysokiego napięcia najpierw masę. Następnie plus 5 V. Napięcie zasilania 400 V podajemy na rezystor 6,8 mega-ohma, 0,25 W. To napięcie po przejściu przez rezystor ograniczający prąd podajemy na anodę rurki Geigera-Millera. A następnie sygnał przez kondensator 15 pF jest wyprowadzany do układu wzmacniacza. My sobie może podłączymy tutaj kabelek wyprowadzający i zbadamy sobie, czy w ogóle ten sygnał jesteśmy w stanie rejestrować za pomocą zwykłego multimetru. Tu jeszcze sobie wyprowadzimy kabelek masy. Zasilanie. I teraz podłączmy do multimetru masę. I możemy w tym momencie jeszcze szybka kontrola. Możemy włączyć układ. Przetwornica wysokiego napięcia zaczyna pracować. No nic się wielkiego nie dzieje. Dopiero musimy włączyć miernik. Jak widać, zakres jest zbyt duży. I popatrzmy, czy coś na wyjściu lampy Geigera-Millera się zmienia. Czy coś się dzieje. No, od czasu do czasu, jak widać, coś się dzieje, coś się pojawia, jakieś napięcie. Ono nie przekracza 0,1 V. Spróbujmy jeszcze zastymulować troszkę tą naszą lampę Geigera-Millera. Podkładam tutaj sól potasowo-magnezową, która zawiera pewną domieszkę potasu 40, który jest radioaktywny. No i poobserwujmy chwilkę, jak się zmienia napięcie na wyjściu rurki Geigera-Millera. Widać wyraźnie, że w tej chwili co jakiś czas okresowo pojawiają się sygnały. One nigdy nie przekraczają 0,1 V. Każdy sygnał, który się pojawia, jest efektem przejścia przez rurkę Geigera-Millera jednej cząsteczki jonizującej. Dobrze, widzimy już w tym momencie, jak układ działa. Najwyższy czas, aby przejść do drugiego etapu, a mianowicie dodać do układu jakiś prosty wzmacniacz i urządzenie wyjściowe, które będzie nas informowało w sposób akustyczny o przejściu
cząsteczek jonizujących. Wykonamy układ prostego wzmacniacza opartego o jeden tranzystor. Zastosujemy popularny bardzo tranzystor małej mocy BC547. Narysujmy go sobie może. Jest to popularny tranzystor typu NPN. Baza, emiter, kolektor. Do bazy tranzystora podłączymy sygnał wejściowy pochodzący z rurki Geigera Millera i kondensatora separującego 15 pF. Tu będzie płynął prąd bazy, sygnał wejściowy. Natomiast do kolektora podłączymy urządzenie wyjściowe, buzzer 5V. Natomiast emiter podłączymy do masy układu. Tak będzie wyglądał z grubsza schemat naszego układu. Maksymalny prąd kolektora który popłynie przez nasz buzzer. Z not katalogowych buzzera możemy go odczytać. Wynosi 30 mA. Natomiast wzmocnienie tranzystora BC547 wynosi około 120. W związku z zrównaniem IC jest równe beta razy I B, możemy sobie obliczyć, jaki prąd powinien płynąć przez bazę. Przekształćmy sobie to równanie. Dzięki temu możemy sobie obliczyć ten prąd. mA. W naszym układzie taki prąd bazy nigdy nie popłynie z powodu małej wydajności kondensatora 15 pF. Dlatego też nie potrzeba dodawać na układ bazy tranzystora żadnego rezystora ograniczającego ten prąd. Pomimo warunków niepozwalających na wprowadzanie tranzystora w stan nasycenia, spodziewam się, że impulsy przekazywane przez kondensator pozwolą na krótkotrwałe otwieranie złącza kolektor-emiter, przepływ prądu oraz uruchamianie głośniczka, uruchamianie buzera. Przejdziemy teraz do zmontowania tego naszego prostego układu. Przypomnę jeszcze tylko, że tranzystor BC547 ma następujące wyprowadzenia. Warto sobie to zawsze narysować. Po środku baza, po lewej kolektor, a po prawej emiter. Dodajmy sobie wobec tego nasz tranzystor do układu. Podepnijmy sygnał wejściowy pochodzący z kondensatora. Podpinamy go do bazy tranzystora.
Dodamy teraz napięcie 5 V do zasilające buzzer. Dodamy sobie głośniczek, plusy z tej strony. Minus buzera podpinamy do kolektora tranzystora. I na koniec emiter tranzystora podłączamy do masy układu. Mamy zbudowany układ. Postarajmy się go wobec tego uruchomić i popatrzmy, co się dzieje. No, pojawiają się cichutkie trzaski. Ja tu dodam mikrofon bliżej. Może jeszcze dodamy sobie tutaj sól potasową. Pojawiają się okresowo chwilowe trzaski, które oznaczają każdorazowo przejście przez rurkę Geigera-Millera cząstki promieniowania jonizującego. Jak widać, układ, choć bardzo prosty, działa. W sposób akustyczny sygnalizuje nam to, co potrzebujemy, czyli przejście cząstek jonizujących przez detektor. No ale teraz może zróbmy silniejszy wzmacniacz, bo tutaj bardzo cichutko ten tranzystor ma, zbyt małe są prądy, zbyt małe napięcia, więc ten buzzer działa bardzo, bardzo cichutko. Postarajmy się może troszkę lepiej wzmocnić nam ten sygnał. Układ, który wykonamy, będzie oparty o dwa tranzystory BC547 połączone w układzie Darlingtona. Układ Darlingtona stanowi połączenie dwóch tranzystorów bipolarnych w ten sposób, że emiter tranzystora T1 jest połączony z bazą tranzystora T2, a kolektor tranzystora T1 jest połączony z kolektorem tranzystora T2. Zaletą takiego połączenia jest to, że całkowite wzmocnienie prądowe układu jest równe iloczynowi wzmocnień obu zastosowanych tranzystorów. W naszym przypadku teoretycznie powinno ono wynosić aż 14400. Jedną z poważnych wad układu Darlingtona jest długi czas przełączania układu, zwłaszcza jego wyłączania. Aby układ przechodził szybciej w stan zatkania, pomiędzy bazę i emiter tranzystora T2 dodano rezystor 3,3 kΩ. Dodatkowo do układu dodano diodę świecącą, mającą optycznie sygnalizować przejście przez lampę Geigera-Millera cząstki jonizującej. Zmontujmy układ według schematu montażowego. Na początek dodajmy tranzystor T1. Jego kolektor podłączmy do plusa zasilania. Bazę tranzystora połączmy, dodajmy do sygnału wyjściowego z kondensatora. Dodajmy teraz tranzystor
te dwa. Jego kolektor również podłączmy do plusa zasilania. Teraz emiter tranzystora T1 podłączmy z bazą tranzystora T2. Pomiędzy emiter tranzystora T1 i emiter tranzystora T2 włączmy rezystor 3,3 kΩ. Dodajmy teraz buzzer. Minus buzzera podłączmy do masy. Plus buzera podłączmy do emitera tranzystora T2. Do emitera tranzystora T2 podłączmy rezystor 3,3 kΩ ograniczający prąd diody świecącej. Dodajmy diodę świecącą. Anoda powinna być podłączona z rezystorem. I katodę diody świecącej podłączmy do masy. Układ mamy zmontowany. Sprawdźmy teraz jego działanie. Włączamy zasilanie. No i słyszymy charakterystyczne trzaski. Są znacznie głośniejsze niż w przypadku poprzedniego układu bazującego na jednym tranzystorze. Może tego jeszcze nie wyjaśniłem. Te trzaski, które w tej chwili słyszymy, to cząstki promieniowania jonizującego pochodzące z promieniowania kosmicznego. Ich częstotliwość powinna być w normalnym stanie w Polsce około 30 zliczeń na minutę. Jak widać, układ działa poprawnie. Dioda sygnalizuje światłem przechodzenie cząstek jonizujących. Buzzer działa odpowiednio głośno. No i myślę, że to jest taki bardzo prosty, ale funkcjonalny układ Geigera-Millera. W następnej części tego cyklu przedstawię jeszcze rozwiązanie, które wykorzystuje układ mikrokontrolera oparty o Arduino, który będzie zliczał te cząstki w czasie, dokonywał różnych obliczeń statystycznych i przedstawiał wyniki na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Ja wobec tego się już żegnam. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczone w linku pod filmem. Dziękuję ślicznie i zapraszam do oglądnięcia czwartej części cyklu o liczniku Geigera-Millera.